Cześć, Michał Koper z portalu linkpolska.pl. Witam Was serdecznie, zapraszam na kolejną bokserską prasóweczkę. Moi drodzy, wygląda na to, że jesteśmy już na finiszu negocjacji największej walki w boksie zawodowym od sam nie wiem kiedy. Mam tu oczywiście na myśli starcie o 4 mistrzowskie pasy wagi ciężkiej pomiędzy Tysonem Furym i Oleksandrem Usykiem. Jeśli ten pojedynek uda się ostatecznie dopiąć, to w mojej opinii będzie to większe wydarzenie niż jakakolwiek walka Saula Canelo Alvareza, nawet ta z Floydem Mayweatherem Juniorem, i też większe wydarzenie od walki Mayweathera z Pacquiao. Taką po prostu mam na ten pojedynek optykę, bo dla mnie walka o bezdyskusyjny czempionat wszech wag z udziałem takich fenomenów boksu jak Fury i Usyk do niczego po prostu porównać się nie da i kropka. To jest moja subiektywna opinia, szanuję waszą, jeśli macie inną, natomiast ja się do innej przekonać nie dam. Usyk kontra Fury to będzie mega hit bokserski, jakiego jeszcze świat nie widział. Wczoraj, moi drodzy, w sprawie tej walki Fury kontra Usyk poszły dwa znaczące pozytywne sygnały. Jeden z obozu Usyka od Egisa Klimasa, a drugi z obozu Fury'ego od Boba Aruma. Klimas, czyli menadżer Usyka, rzekł tak: wszystko jest już prawie dogadane, nie pozostało wiele spraw do omówienia. Walka dwóch najlepszych ciężkich globu o bezdyskusyjne mistrzostwo to jest to, na co teraz czekają kibice. Klimas, zapytany o datę pojedynku, wskazał jako najpóźniejszy termin 4 marca. Walka najpewniej odbędzie się na Bliskim Wschodzie, w Arabii Saudyjskiej, choć według Klimasa pojawiają się także nowe kandydatury do roli gospodarza, takie jak Londyn czy Katar. Tymczasem Bob Arum, czyli współpromotor Fury'ego, dodał jeszcze od siebie w innym wywiadzie: w tej chwili zbieramy oferty z całego świata i mamy nadzieję, że już w przyszłym tygodniu będziemy mogli coś ogłosić oficjalnie. Podchody do tej wielkiej walki zaczynają też już sami pięściarze, czyli Usyk i Fury. Ukrainiec na swoim Instagramie zamieścił wspólne foto z Kurlem Cyganów wykonane przy ringu na stadionie Tottenhamu w Londynie, no i dodał do tego zdjęcia opis: co tam grubasku. Zaś Brytyjczyk udzielił wywiadu, w którym zamiast nazywać Usyka małym, średnim albo kurlikiem, jak to ostatnio go nazwał, wyrażał się o Usyku bardzo ciepło, wręcz zachwalał go. Tyson Fury na temat Usyka powiedział tak: on już wcześniej wygrał z dużym rywalem, z Antonym Joshuą, który mierzy około 2 metrów. Nie jestem wcale od niego dużo wyższy. Usyk ma 191 cm i trochę powyżej 100 kg. Jest całkiem sporo, dużo większy niż był Muhammad Ali. Jest większy niż był Mike Tyson, Evander Holyfield i Joe Frazier. Ma chyba podobne parametry do George'a Foremana, o którym mówiło się duży George, a Usyku mówi się, że jest mały. Tak wychwala Usyka Tyson Fury, natomiast trzeba tutaj zaznaczyć, że Usyk faktycznie jest większy od Fraziera, Mike'a Tysona wzrostowo, natomiast z Alim jest porównywalny z Foremanem wzrostowo także, no ale pamiętajmy, że wraz z upływem czasu każde kolejne pokolenie jest po prostu wyższe od poprzedniego i Foreman, którego 40 lat temu uważano za dużego, dziś już takiej ksywy na pewno by nie dostał. No ale to zachwalanie Usyka przez Fury'ego odbieram jako taki kolejny pozytywny sygnał świadczący o tym, że ogłoszenie walki jest naprawdę blisko, bo paru mówi o przyszłym tygodniu, pożyjemy, zobaczymy. No miejmy nadzieję, że to się nareszcie wydarzy. A tymczasem dziś wieczorem w Gliwicach kolejna gala grupy Polsat Boxing Promotions, na której znów zaboksuje niezwykle utalentowany Osleis Iglesias, który w boju o pas i bo wagi super średniej zmierzy się z Andrijem Velikowskim. Kilka dni temu na Twitterze widziałem taką zażartą dyskusję, czy ta walka Iglesiasa to jest pojedynek o mistrzostwo świata, czy też nie, więc odpowiadam, żeby nie było wątpliwości. Tak, jest to pojedynek o mistrzostwo świata, można tak o nim mówić, no ale to jest mistrzostwo świata po prostu mniej znaczącej federacji, która nie należy do tej wielkiej czwórki, i choć wielkie gwiazdy boksu zawodowego na swoich konferencjach prasowych pokazują pas i bo jako jedno ze swoich trofeów, no to nikt nie nazwie potocznie mistrzem świata zawodnika, który ma tylko pas i bo. Formalnie jest to pas mistrzowski, no ale ogólnie przyjęło się, że federacje znaczące są 4, czyli WBA, WBC, IBF i WBO. Młodsi kibice być może tego nie pamiętają, ale jeszcze całkiem niedawno federacja WBO nie była federacją uznawaną globalnie i wówczas rangę takich znaczących federacji miały tylko 3. No, kto wie, może za jakiś czas i federacja IBO dołączy do tego zaszczytnego grona tych 4, a potem 5 najważniejszych federacji, no ale na razie Osles Iglesias ma szansę zostać mistrzem świata IBO, a nie po prostu mistrzem świata. A czy zostanie? No, ja nie widzę tutaj, szczerze powiedziawszy, żadnej innej możliwości. Velikowski to jest co prawda dobry zawodnik. Ja pamiętam, jak skończył przed czasem kiedyś Patryka Szymańskiego, jeszcze przed walką Fiodor Czerkaszyn, który znał Velikowskiego ze wspólnych sparingów, mówił, że to jest mocny zawodnik, no i przewidział, że Szymański zostanie
zastopowany. Natomiast Iglesias to jest jak na polskie warunki absolutnie diament i chyba poza tymi sparingowymi opowieściami, których jest naprawdę już całe mnóstwo, jak to różnych zawodników z czołówki polskiej na sparingach stopował i rozbijał, to najlepszą dla Kubańczyka rekomendacją jest fakt, że bardzo chwali go trener Fiodor Łapin. A każdy, kto zna trenera Łapina, to wie, że w pochwałach jest on niezwykle oszczędny, więc jeśli Iglesiasa chwali, to naprawdę jest tutaj coś na rzeczy. Także jeśli chcecie zobaczyć, jak Osles Iglesias zdobywa na polskim ringu pas IBO, to dziś wieczorem transmisja od godziny 20. Transmisja z całej gali, a walka Iglesiasa z Velikowskim jest oczywiście na końcu pojedynkiem wieczoru. I jeszcze takie info transmisyjne, bo jutro, czyli w nocy z soboty na niedzielę, mówię w nocy, no bo gala odbywa się w Nowym Jorku, Damian Knyba zaboksuje na gali legendarnego Boba Ruma, tam zmierzy się z Emilio Salasem, no i okazuje się, że walkę Damiana Knyby będzie można obejrzeć w polskiej telewizji, bo w ramówce Polsatu Sport pokazała się gala ta z Nowego Jorku, transmitowana o godziny 1.30. 1.30 to jest według oficjalnego Fight Cardu godzina, kiedy na ringu pojawić ma się właśnie Damian Knyba i Emilio Salas, także w Polsacie Sport będzie można zobaczyć walkę Damiana Knyby. Na to wygląda, natomiast dalsza część gali już w Polsacie Sport Extra od godziny 3.00. Na razie tyle, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, buongiorno. Emilio Salas, to jest rywal, do którego chyba dwa razy już podchodziłeś, nie? Trzy razy już. Trzy razy. Wierzysz, że teraz dojdzie do tej walki w końcu? No teraz myślę, że na tak duży event jednak się nie wycofa, więc myślę, że będzie wszystko okej. Okay. No i chyba obaj będziecie na siebie bardzo dobrze przygotowani, co? Jak ci idą sparingi, bo to pod Mańkuta będzie, tak? Mańkut jest. Tak, tak. No właśnie tutaj był u mnie na sparingach, właśnie wczoraj wrócił do siebie z Chorwacji, przyleciał Marko Milun, taki amator, brązowy medalista Europy, naprawdę bardzo dobry sparing partner, dał mi naprawdę dobre sparingi, do tego jeszcze sparowałem z Otto Wallin, więc myślę, że będę przygotowany tutaj na wszystko i dam tutaj dobry pojedynek. Mhm. Trenujesz tam, gdzie ostatnio, tak? Z tym samym trenerem, z tego co widziałem? Tak, tak. Były jakieś, powiedz, przemyślenia po tej walce z Dowbyszczenką? Mówiłeś, że to taka walka, która cię tam dużo nauczy i jakieś wnioski już zdążyłeś z tego wyciągnąć, czy jak to wygląda? Czy w ogóle do niej wracałeś, bo wiesz, niektórzy w ogóle nie wracają do walk, które poszły słabiej niż zakładali, albo przegranych. No ja oczywiście, że wracałem do tej walki. No przede wszystkim byłem słabo kondycyjnie przygotowany. Myślę, że wiele czynników się na to złożyło. Teraz duży nacisk na tą wydolność stawialiśmy na pewno. No na pewno też tutaj trochę poprawiliśmy ten półdystans, że bo wiadomo, zawsze mogą się w każdej walce, nawet niezależnie od nas, czasami zdarzyć jakieś kryzysy i po prostu trzeba umieć sobie z nimi radzić, tak, więc na pewno w razie co też jestem przygotowany tutaj, żeby coś powalczyć w półdystansie. No teraz akurat będzie 6-rundowa walka, więc też troszeczkę mniej tych rund będzie, ale no na pewno wyciągnąłem dużo wniosków z tego i poprawiliśmy te moje słabsze strony. Wiadomo, nadal jeszcze trzeba pracować nad wieloma rzeczami, ale no myślę, że jest dużo lepiej niż było.